Wiadomo. Rękawica kolcza. Ale nie. Też nie. Dobra, masz coś w ogóle stary, ciekawego? No ma. Jak to zwykle bywa. Dobra, kupmy. Nie, rozdzielić ten. Eliksirki. I teraz tak. Dajmy jej 10. I teraz tak, shift i prawy. Okej, okay, elegancko. Daliśmy jej. Brawo. Jesteśmy mądrzy już o jedną rzecz. Umiejętności. Co ty tu masz? Okej, okay, dobra. Tak dajmy. Godfall tylko na Epiku. No ale to ci mówiłem, że Godfall jest tylko ten ekskluzyw na Epiku. No to ci, jak mi posyłałeś, to ci mówiłem, że to jest tylko Epigu na Epigu. Że mają ekskluzywa, więc. No. Epigu mają tylko. Wiem, ale dalej tego przetrawić nie mogę. No, trzeba przetrawić to. No. Gierki będą się pojawiać na Epigu. No. Wiesz, ja ostatnio zdobyłem voucher na 40 zł na Epigu. No i co? Kupiłem sobie GTA 5. Zapłaciłem, nie wiem, 20 zł? Więc wiesz, voucher nie mógł się zmarnować. 40 zł nie w kij dmuchał, nie? Tak, wiem. Ja wtedy akurat nie miałem Epiga zainstalowanego, więc. No ale co tam? Wziąłem, łyknąłem i jelonem. Czy żałuję? Nie, nie żałuję, bo wykorzystałem voucher. Za mnie żałujesz? Okej, okay, może za mnie żałować, nie ma sprawy. Nie? Grunt, że ja nie żałuję. Grunt, że ja panie nie żałuję. Że w niedługim czasie być może nawet GTA 5 będzie, więc. O co chodzi? Będziemy tłukli też, ale spokojnie. Zanim do tego dojdziemy, to na pewno. Będzie premiera Cyberpunka, będziemy łowić, więc. No, ale będzie ciekawie. Będzie bardzo, bardzo ciekawie. Nice! SK jest całkiem spoko. Jak mam rage'a? Yep! SK. Tak, kanale o jedno. Brzmi tu pluć we mnie swoim jadem.
GTA nie tykam, to są Red Dead Redemption 2. ja sobie pogram, akurat nie wiem duże... mam w sumie duże ciśnienie, żeby pograć sobie. Akurat się zdarzyło, że miałem tego vouchera i tak dalej, więc a, niech będzie. Pograł w niedługim czasie na bank, no. Rusałeczka, rusałeczka. Elo. Elo. What the hell? A, bo to nie to, nie ten, ten klawisz. Tam jeszcze góry nie zwiedziłem, dobra. Tutaj tak przeszedłem. Ja nie lubię tych gier, nudzą mnie. No mówię, no każdy ma swoje gusta, jakby nie patrzeć, nie? To wiemy nie dzisiaj, że każdy gustuje w jakieś konkretne tytuły, gatunki czy cokolwiek innego, nie? Ja akurat jestem taki dosyć mocno multi, aczkolwiek symulator również dzierżę. Zwłaszcza samolotów. Możesz ty kuźwa, co to jest? Pięknie. Nice. SK jest najlepsza w tym momencie. SK jest najlepsza. Zębate dłamki, plus 50 obrażeń. Nice. No multi to sobie, no i na kilometr. Nie, w multi raczej ja nie będę grał Dan w GTA 5. Bardziej po prostu ogram singla, który mnie no, najbardziej interesuje tak de facto, nie? Bo w multi nie. Multi niestety nie, a ci niestety. Po prostu nie. Pięknie. Zaorani. Różaniec. Kto chce się pomodlić? Dobra. Że to wielka kiepa. Katarina. Nic nie ma? Chyba nic, dobra. Nie, naprawdę, mam jeszcze dużo gier, kurde, ten do ogrania. Dragon Age Inquisition chcę ograć jeszcze raz, bo nie ogrywają z dodatkami, więc będę przechodził na pewno Game of the Year. Więc to jest na pewno coś koło 100 godzin. Masakra. Look, a Borgovian light mode. I can't do that. Ah,
A sobie odpalę Anthema. No widzisz, ty do Anthema wracasz, jakby nie patrzysz, nie? Właśnie tam się dość dużo pozmieniało w Anthemie od ostatniego razu, jak coś tam mówiłeś, że tam mają niby tego revampa zrobić, to w ogóle już jest live czy nie live? Shit, championi. Oh shit, to może być dead. Gdzie jest moja Katarina? O, shit! A ci co tutaj robią? No i pięknie, zaorani. Jezus. Nie było lekko. Rzucili się jak Reksie na szynkę, nie? Ja pierdzielę. Poskładani. Pokazują pracę co miesiąc, na przykład drzewko skilli pokazali i wygląda jak blisko, ale do końca jeszcze trochę. No, o to właśnie mi chodziło. No, sądzę, że ten, jak wypuszczą już definitywnie 2.0, to wtedy może jeszcze zerknę na to ten i obadamy sobie Anthemika. Więc, ale do tego czasu, no to też nie tyka. Nie ma sensu moim zdaniem. Tracić niepotrzebnie czas. Jest tyle innych fajnych gier jeszcze też do grania, że no. Po prostu nie ma sensu. Nie? Takie jest moje zdanie. Dobra, sprawowanie z tym. Wszystko to krep, niestety.
ciekawego. Tak. Niestety jak zwykle kupa potek musi iść na odstrzał. Dobra, dajmy tak, tak i tak, damy Katarinie. My za to wbiliśmy level przy okazji, tak, tak. Cynk, wbijmy sobie tutaj, tak. Teraz tak. Kosztmany 85. To jest 18, 14 punktów od błyskawic. Kontrola. Furia, obrażenia od żywiołów. Daje pasywną premię do wszystkich obrażeń. Nice, to jest spoko. To jest mega spoko. Dobra, ale co tu jest jeszcze ciekawego? Telekinezja. Obrażenia zadawane z dystansu. Mroczna krew. Myślicie, że nie update'ują, tylko skupiają się na 2.0? Tak, tak, tak. To jest na pewno plus, nie? No bo wiesz, jakby mieli update'ować jeszcze i robić 2.0, no to wiadomo, że to by zdecydowanie wolniej szło, nie? A tak to mogą się skupić na na tym, co mają do przygotowania, nie? Czyli na tym całym, na tej całej swojej roadmapie, nie? Jakby nie patrzeć. Czyli na sekundę regeneracji, jeżeli ta spadnie poniżej 10%. Dawaj. Więc to na pewno na propsie jest, nie? Jakby nie patrzeć. Nie mówię, że to jest złe, czy coś w tym stylu. I don't have enough mana. Jest piękny wupek. I can't do that. Pyk. I can't do that. Jelo. Zaurani. Mówię, ja trochę się rozczarowałem tym Wolcenem, kurde, nie? Sądziłem, że... That's clever. So you can move the idol, for totally mysterious reasons. Okej. Okay. For totally mysterious reasons. Zamrożona, nice. Cyk. Please don't shoot. I invoke the pact between men and monster to leave each other alone. Who are you? My name is
Just call me Professor Toad. Everyone does. Profesor Żaba. I'm exploring the ruins of the early Vodianoi civilization. You must know that the pact was broken. So I've heard, but I trust you still respect it? Don't worry, and I also need your help. I'm looking for an ancient ink gate in the swamp. My friend, you are lucky. I know exactly where it is. Let me show you on your map. Oh, dziękuję ci. I can't do that. Dziękuję, dziękuję. I can't do that. She looks really special. I bet he used to be a great Vodianoi king. Hmm. Tu jest jakiś busik, coś tak czuję. Oh shit. I can't do that. Dużo złotka tutaj. Duża ta mapa, naprawdę duża. Ginąć mi tutaj. Masz kary jedne. Nie wiem, czy się ten, czemu się nie pytasz ten, czemu akurat gram magiem w tej grze, a nie melasem tak de facto, więc. O, tu mogę jeszcze brać ten. O, jej mogę dać jeszcze jakieś zbroje. Okej. Okay. I teraz tak, mogę jej dać to. Mogę dać jej to. Broń biała. Ale to tylko tyle. Wolę nie wiedzieć, moje oczy wystarczająco krwawią. Od czego krwawią? Od grafiki? Bardzo fajna grafika, o to ci chodzi. Zbieranie przedmiotów magiczne. Wartość? Ale czego? Jakiej wartości? Wartości, nie wiem, 20? A, może być, że kupić może eliksir jeszcze możemy wysłać, albo coś z tym. Ciekawe, ciekawe. Dobra. Co tu jeszcze jest? Dzięki. Okej.
Nice. Okej. Okay. Wygląda super, dobra. W twojej postaci tego nieszczęsnego build. Jakiego nieszczęsnego buildu? Mój build jeszcze nie jest doprecyzowany, panie. Mam dopiero który poziom, kurde? 7, 8, 10. Jeszcze się nie rozkręciłem, ale zresztą gear mam taki tandetny, że szkoda gadać, mi nic ciekawego nie leci. This must be the camp the blacksmith told us about. Time to play with the toy soldiers. Aim. I can't terminate your hostile behavior. Aim. Halt. Identify yourself. Terminate your hostile behavior. Identify yourself. Not impossible. Fire. Identify yourself. Stop. I can't do that. Aim. Identify yourself. All. Ja sobie robić. Ja pierdzielę. Dobra. Boli! Mamusi, oni mnie biją! Dlaczego? Dawaj, w końcu wykończeni, kurde, amen. Jezus. Początki w Van Helsingu są niesamowicie trudne. Dobrze, że później to się rozkręca. Bardzo dobrze, że później to się rozkręca. Me before I could find you. The chief wolf sends you this. Says it helps you fight the machine men. Oh. Reward for mercy, my beloved Borkovia. What has happened to you? Nice. Wróć do kowala. Nice. Dobra, to wróćmy do kowala. Dajmy mu kesika. Zobaczymy co dalej. Well, well, my friend. Do you have something for me? I'm still willing to pay. 1500 gold. Widzę, że masz coś dla mnie. Tysiąc 500 sztuk złota? Nie, wolę zacząć substancję. I find your reward insufficient. I'd rather keep this substance for myself. Monster hunters. You can't trust these folks at all. 2,5 tysiąca złota dostaliśmy za wykonanie questa, więc o co chodzi? I piękne trofeum! Nice. Punkty życia.